Obwodnica zachodnia Wałbrzycha będzie i w tym tygodniu ma zostać podpisana umowa. Informacja o tym, że na drodze budowy stanęła stara zabytkowa osada, to tylko nasz prymaprylisowy żart. Wczoraj informowaliśmy o tym, że obwodnicy zachodniej w Wałbrzycha nie będzie. Oczywiście to tylko dowcip. W końcu 1 kwietnia jest prymaprylis. Uspokajamy, wszystko jest na dobrej drodze i jeszcze w tym tygodniu ma zostać podpisana umowa. A my przypominamy nasz. Prymaprilisowy dowcip. Podczas prac przygotowawczych przy wytyczaniu trasy robotnicy znaleźli ślady starej osady, m.in. skorupy glinianych garnków i metalowe przedmioty codziennego użytku. Prace przy wytyczaniu trasy wstrzymano. Jak informuje wojewódzki konserwator zabytków, znaleziono fragmenty naczyń glinianych wskazujących na to, że mogły być to tak zwane mogiłki, czyli dziki cmentarz z XVII wieku. Zmarli i pochowani zostali w grobach o obrządku chrześcijańskim. By rozpoznać teren, zastosowane zostanie lotnicze skanowanie laserowe ALS, coraz częściej stosowane przez archeologów. Jak dodaje Zabytków nie chodzi tu o pojedyncze przedmioty. Prawdopodobnie jest to cała osada z fragmentami zabudowy, traktami i całym otoczeniem gospodarczym. Ciężko w tej chwili powiedzieć coś więcej. Prawdopodobnie w tym tygodniu utworzone zostaną stanowiska archeologiczne i przystąpią oni do pracy. Podjęto decyzję o rozpoczęciu wykopaliskowych badań archeologicznych na powierzchni około 6 tysięcy m2. Nie wiemy co będzie dalej. Podjęta została decyzja o czasowym wstrzymaniu prac. Lakonicznie komentuje sprawę Wałbrzyski magistrat. Rozżalenia nie kryje też Wałbrzyski Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Gdy po wielu latach starań udało się przeprowadzić przetarg i wybądź wykonawcę, prace przy wytaczaniu trasy wstanęły. Badania terenu mogą potrwać nawet kilka lat, co oznacza, że pieniądze na obwodnicę zachodnią w obrzycha przepadną. Przypomnijmy, na obwodnicę zachodnią w czekali ponad 20 lat i niestety nie doczekają się. Wprawdzie zakończono procedurę przetargową i w tym tygodniu miała zostać podpisana umowa na budowę obwodnicy.